Sława Jezusu Chrystu. W tradycji chrześcijaństwa 24 grudnia wieczorem mamy sprawdy Święty Wieczór. Zdajemy za wigilijny stół. Ja mam w rękach opłatki. To w Rzymskokatolickiej Cerkwi taki zwyczaj, osobliwo tu w naszych stronach. Wykorzystujący ten opłatok, łamajući z nim w rodzinie, czy także gdzieś z innymi, my składajemy pobażanie jeden odnom w tej Świętej Wieczór, a zawtra będziemy radzić Chrystowym Rzeźdwom. Ja chcę w rzymskokatolickiej parafii składać wszystkim w Tarnopolskiej oblasti, wszystkim, jaki przez te telebaczenia będą jednaty się z nami, składać pobażania, żeby Boża dytyna, jaka narodzuje się w Wiflejemi, wszystkim nam błogosławiła w tej trudnej czas. I na pewno środki korzyść z nas dłuma jej bażaje sam myru i myrnego neba nad naszą zemleją, nie tylko nad Ternopolem, ale nad wsiej Ukrainą. I te pobażania, no nie może ich zabraknąć w tych moich pobażaniach. Ale też tak zwyczajno, bardzo radości, mimo że czas trudny, zdrowia, tych wszystkich błahodatej, jakich my potrzebujemy, korzyść z okrema innych, ale żeby ich też nie zabrakło. Niech to zdejśnica, a my budmo wirujuczymy, że Bóg daje błahodati i nam też dać to, co nam potrzebne. Angeły podczas narodzenia Jezusa Chrysta śpiewały sława w wyższych Bogu, a na ziemi mir ludziom dobro i woli. I ja chcę też pobażać, jakby tak z drugiej strony, żeby my byli ludźmi dobro i woli, żeby my to wmiły jakoś robić i zawdzięki tego, że mamy mir, po pierwsze w sercach, potem w naszych rodzinach i żeby zawdzięki tego, że mamy ten Chrystowy mir, my byli szczęśliwszymi. Chaj ci świata, chociażby wojna, dopomożą nam, żeby przyjęły Spasytela, toho, który nas wyzwolił, pierwsze z niewoli grzecha, ale także i z tej innej niewoli, z tych innych nieharazdów, jakie wpały na Ukrainę. Sława Jezusu Chrystusowi.